Witam państwa bardzo serdecznie na kanale i zapraszam na nowy materiał ze znanego i lubianego cyklu, czyli historia jednego myśliwca. W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej, włoskie lotnictwo rosło w siłę, co było jednym z elementów tworzenia mitu założycielskiego państwa kierowanego przez faszystów. Włoscy faszyści chcieli pokazać, że ich doktryna jest nowoczesna, stanowi dowód na to, że faszyści prowadzą Włochy we właściwym kierunku itd. Tak Pomimo tego, włosi budując swoje siły powietrzne prezentowali dość ortodoksyjne poglądy, jeśli chodzi o wprowadzone do służby w regina aeronautika samoloty. Myśliwce bardzo długo miały być dwupłatowe i mieć odkrytą kabinę i mieć stałe, niechowane w locie podwozie. No a jeszcze jakby miały konstrukcję drewnianą albo jeszcze lepiej mieszaną, no to już w ogóle pełen sukces. Tymczasem na scenie pojawiła się firma Breda. Firma ta nie spotkała się ze zbyt ciepłym przyjęciem ze strony włoskich władz wojskowych i w sumie nie powinno to dziwić, bo wytwórnia opracowała zaledwie kilka typów, które były warte uwagi. Spośród samolotów, które znalazły się na wyposażeniu lotnictwa włoskiego, warto wspomnieć o dwóch samolotach. Pierwszym z nich był jednosilnikowy Breda BA-65 Nibio, drugim dwusilnikowy Breda BA-88 Lincze. Nie można jednak powiedzieć, by Societa Italiana Ernesto Breda nie miała dobrych projektów. Firma powstała w 1886 roku w Milanie i zajmowała się głównie produkcją kolejową, a także wytwarzaniem uzbrojenia, do którego można zaliczyć m.in. leki karabin maszynowy Breda Model 30, tudzież Model 37, które były używane na masową skalę przez Włochów m.in. podczas wojny z Etiopią, a także podczas inwazji na Albanię. I walk toczonych na frontach II wojny światowej. W szczytowym okresie produkcji na potrzeby armii firma zatrudniała 26 tysięcy pracowników i miała kilka naprawdę niezłych konstrukcji. Jedną z nich był całkowicie metalowy samolot myśliwski Breda BA-27 Metallico. Samolot ten został opracowany na początku lat 30., głównie z myślą o wykorzystaniu go przez włoskie lotnictwo, które w tym czasie odczuwało brak nowoczesnego samolotu myśliwskiego. Ostatecznie rywalizację o kontrakt włoskiej armii wygrała firma Fiat, która dostarczała armii samoloty myśliwskie Fiat CR-32 i CR-42, a później także bardziej nowoczesne konstrukcje, takie jak Fiat G50, który mi zawsze będzie kojarzył się z wojną zimową. Tak czy inaczej, na początku lat 30. we włoskim lotnictwie postawiono na stare i sprawdzone rozwiązania, do których Breda BA-27 kompletnie nie pasował. Po pierwsze, samolot był w większości wykonany z metalu, co miało spore znaczenie. Maszyna była dość droga, ale za to jej konserwacja była znacznie prostsza niż w przypadku samolotów o konstrukcji mieszanej czy drewnianej. W przypadku wieloletniego użytkowania nie zachodziła obawa, że z czasem kadłub maszyny zacznie się odkształcać na skutek wilgoci, drewno zacznie się rozsychać na skutek upałów itd. itd. Maszyna była po prostu pewniejsza, co dobrze pokazuje przykład polskiego lotnictwa. Gdzie również zdecydowano się zainwestować w całkowicie metalowe samoloty, co w chwili wprowadzenia było dosyć drogą zabawą, ale później okazało się dobrym rozwiązaniem i krokiem w przyszłość. Ponadto, Breda BA-27, w przeciwieństwie do swoich konkurentów, miał dość nowoczesny jak na tamte lata układ dolnopłata. Zdecydowano się także na zastosowanie klasycznego stałego podwozia. Ale wynikało to bardziej z braku pomysłu na zastosowanie mechanizmu chowania podwozia. Ponadto pamiętajmy, że samolot powstał na początku lat 30., gdy stałe podwozie było standardem, którego raczej się nie ruszało. Tak czy inaczej, maszyna miała otwartą kabinę. Jednym słowem, poza kilkoma detalami, w ogólnym zarysie spełniała większość ówczesnych wymagań, jakie stawiało samolotom myśliwskim włoskie lotnictwo wojskowe, a raczej włoscy piloci. Brena PA-27 był na pewno znacznie nowocześniejszym rozwiązaniem niż wszystkie pozostałe włoskie myśliwce, powstałe zanim pojawiły się takie konstrukcje jak MC-200 i Fiat G50. O tym jednak może innym razem. Przystępując do prac nad nowym samolotem, zespół kierowany przez inżyniera Cezare. Palovicino wzorował się na zakupionym przez Włochów w 1933 roku amerykańskim samolocie sportowym US Travel Air Model Air Mystery Ship. Na którego pozyskanie naciskał generał Italo Balbo, człowiek, który do lotnictwa trafił za sprawą Mussoliniego i miał tam po prostu siedzieć i nie rzucać się w oczy. Natomiast Balbo był takim człowiekiem, który zaczął to lotnictwo włoskie modernizować i wprowadził wiele naprawdę ciekawych i mądrych koncepcji. Jednym z wielu jego pomysłów było zakupienie nowatorskich samolotów w Stanach Zjednoczonych. Dla porównania, mniej więcej w tym samym czasie w Stanach Zjednoczonych Związek Radziecki zakupił samolot GB, który został wykorzystany jako inspiracja, bardzo głęboka zresztą, do budowy samolotów I-16. Wracajmy jednak na włoskie podwórko. Firma Breda otrzymała zamówienie na dwa prototypy nowego samolotu myśliwskiego. Pierwszy z nich został zbudowany i przygotowany do lotu na początku marca 1933 roku. Samolot nosił numer seryjny MM216 i pod wieloma względami bardzo przypominał swojego amerykańskiego protoplastę. Maszyna spisywała się całkiem nieźle, ale miała też sporo niedociągnięć. Jednym z nich były silne drgania, które występowały zwłaszcza w czasie, gdy pilot wykonywał zakręty i nawroty. Stwierdzono, że są one spowodowane przez śmigło. Rozwiązanie problemu znalazł inżynier Roy Feden, który odpowiadał za stworzenie silnika zastosowanego w samolocie, był to produkowany we włoszech na brytyjskiej licencji silnik Alfa Romeo Mercury 6 o mocy 530 koni mechanicznych. Rozwiązanie problemu drgań okazało się dość proste. Dwupłatowe śmigło zostało zastąpione metalowym, trójłopatowym śmigłem o zmiennym skoku. Po wprowadzeniu modyfikacji okazało się, że samolot radzi sobie całkiem nieźle. Maszyna przy masie całkowitej 1790 kg rozwijała prędkość maksymalną 380 km na godzinę na pułapie 5000 m. Pułap maksymalny samolotu wynosił 9000 metrów, a maksymalny zasięg 750 km. W tej sytuacji maszyna mogła konkurować z przyjętym na wyposażenie włoskiego lotnictwa samolotem Fiat CR32, który w pierwszych wersjach osiągał prędkość 360 km/ na godzinę i miał nieznacznie większy zasięg wynoszący 780 km. Piloci wojskowi nie byli jednak zachwyceni jednopłatowcem. Warto wspomnieć o jeszcze jednej kwestii. Pierwszy prototyp miał konstrukcję mieszaną: kadłub był całkowicie metalowy, natomiast konstrukcja skrzydeł była drewniana. W drugim prototypie, któremu nadano numer MM 217, wprowadzono kilka poprawek. Powiększono powierzchnię usterzenia, ponadto do zespołu kierowanego przez inżyniera. Palavicino dołączyli Giuseppe Panzarini i Antonio Parano, który odpowiadał za przeprowadzenie kolejnych modyfikacji, polegających m.in. na przesunięciu do przodu kabiny pilota. Kolejną modyfikacją było zastąpienie oryginalnej drewnianej konstrukcji skrzydeł konstrukcją całkowicie metalową. Zmiany wprowadzono także w konstrukcji kadłuba, która teraz stała się bardziej zaokrąglona niż miało to miejsce we wcześniejszych prototypach. Drugi prototyp, w którym wprowadzono cały szereg zmian, został oznaczony Breda 27M i został oblatany w pierwszym półroczu 1934 roku. W tym kontekście pojawiają się dwie daty: 1 maj, druga 21 czerwca 1934 roku. Maszyna uzyskała całkiem niezłe osiągi. Producent ponownie podejmował bezskuteczne próby zainteresowania samolotem rodzimego lotnictwa wojskowego. Włosi byli jednak mądrzejsi i uznali, że nie są zainteresowani maszynami tego typu. Drugi prototyp, wykorzystywany przez zakłady Breda, otrzymał cywilną rejestrację India Bravo Alfa Whiskey Alfa. Po długich wahaniach drugi prototyp został przyjęty przez armię w drugiej połowie 1936 roku. Maszyna została wówczas przydzielona do piątego Sztormo Giuseppe Ceni, gdzie samolot był wykorzystywany do 1938 roku. Samolot miał posłużyć pilotom jako maszyna prezentująca możliwości całkowicie metalowych samolotów bojowych. Jednakże najważniejszym użytkownikiem samolotów tego typu były kłomin tangoskie Chiny. W 1935 roku we Włoszech pojawili się przedstawiciele chińskiego rządu, którzy poszukiwali nowego samolotu myśliwskiego. Zawarto wówczas umowę na dostawę 18 samolotów BA27 Metalico. W sumie do Chin miało zostać dostarczono według jednej wersji 11 samolotów, według jeszcze innej 12, na 14 wszystkich wyprodukowanych samolotów tego typu. Wróćmy jednak na chwilę do osiągów i danych samolotu. Długość maszyny wynosiła 7,6 metra, samolot miał 10,7 metra rozpiętości, a jego wysokość wynosiła 3,4 metra, natomiast powierzchnia nośna 18,85 metra kwadratowego. Sam samolot ważył 1260 kg. Warto wspomnieć co nieco o uzbrojeniu strzeleckim, które zawsze stanowiło spory problem w lotnictwie włoskim. Włosi generalnie nie mieli zbyt dobrej broni maszynowej, dlatego też bardzo często decydowano się na stosowanie uzbrojenia o większym kalibrze, który miał zrekompensować niską szybkostrzelność i inne wady tegoż uzbrojenia. W przypadku BA-27 również nie zastosowano. Standardowego dla Włochów schematu. Samolot był uzbrojony w dwa karabiny maszynowe breda Safat kalibru 7,7 ,7 mm. Podsumowując, była to całkiem fajna i bardzo ciekawa, nie tylko pod względem wyglądu maszyna, która jednak nie została potraktowana odpowiednio poważnie przez Włochów. Jednym słowem, wielka szkoda. Dzisiaj, z mojej strony, to już wszystko. Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym materiale, który, jeśli wszystko pójdzie dobrze, powinien pojawić się na kanale już jutro. Jeżeli materiał wzbudził Państwa zainteresowanie i chcecie zobaczyć więcej podobnych materiałów, to zachęcam do wspierania rozwoju kanału. Możecie to zrobić na kilka różnych sposobów po pierwsze poprzez zasubskrybowanie kanału, po drugie poprzez jego wsparcie. Możecie to zrobić na przykład stawiając mi wirtualną kawę albo wspierając mnie za pośrednictwem serwisu YouTube, co też jest możliwe. Są tam trzy progi, no i na przykład uzyskacie różne drobne bonusy. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego i trzymajcie się tam szanowni państwo na tej YouTubie. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Cześć.